Jedziemy do Gdańska. Ludzi od gromu. Jest. O. O. No coś tam gryzie, zresztą spróbujemy, bo zawsze zapominam o tym, że ta wędka ma, zobaczcie, podziałeczkę. Tak na szybko, zanim go wypuścimy. Chodź tu. Dwadzieścia, 21 cm z poczką. No, ale odprowadzał się następny. No. I to w tak w sezonie, nie? Zobacz. Ludzie, zobaczcie, full po prostu, ludzi full. A miejscóweczka fajna, bo nielegalna. Gdzie jesteśmy? Jesteśmy na Motławie, na początku odcinka morskiego. Tutaj jest most zielony, brama zielona i po prawej stronie tego mostu i bramy jest już woda spółdzielni Troć, którą kiedyś obławialiśmy w styczniu i z tego jest filmik, do którego możecie sobie wrócić. Ale ta miejscóweczka, zobaczcie, jest nielegalna. Tam mamy taki oto... zobaczcie, tutaj mamy taką oto informację. Ja myślę, że to jest ze względu na to, że zobaczcie, tu się sypie ten murek. Tam jest dosyć mocno sypany i ze względu bezpieczeństwa pewnie to tu zamknęli i my z tego korzystamy, natomiast zobaczę, na własne ryzyko i tak dalej, pamiętajcie o tym. Natomiast dlaczego to jest fajne? Dlatego, że tutaj nie wchodzą turyści i w tym momencie mamy tutaj tą część dla siebie i my też nie jesteśmy w stanie im zrobić krzywdy, bo tu jest bardzo dużo dzieci, wiecie, zarzucając te przynęty i tak dalej. Myślę, że to spoko miejscóweczka, szczególnie na sezon typowo wakacyjny. Zobaczcie, ile ludków jest tutaj wszędzie, jest po prostu, no, akurat odpłynął stateczek, w zasadzie odpływa, więc tych ludzi tutaj jest mniej, ale uwierzcie mi, tu było pełno dzieci, tutaj to całe, tutaj jest pełno ludzi. Dobra, ale ta miejscówka, myślisz, że to jest super miejscówka na każdą porę roku? Wiesz co, to kiedyś pamiętam, że złowiliśmy sandacze w marcu, one nie były duże, ale było bardzo dużo właśnie brań, stryków i tak dalej. Czy na każdą porę roku? Nie wiem, no bo wiadomo, że przez dużą część roku tu nie wolno spinningować, jak w każdym porcie morskim. Ale pamiętam, że nieraz tutaj oko nie brały. Zresztą w tej chwili nie mamy najlepszej godziny, bo mamy chyba coś koło 16 dopiero. Ja myślę, że te okonie się jeszcze rozkręcą, coś tu połowimy. Ja miałem dwa brania, znaczy wyholowałem jednego okonie, jeden mi spadł i przed chwilą jakieś puknięcie też miałem, więc coś tutaj pływa. Dobra, jest bardzo dużo jednostek, co chwilę ktoś tu pływa, no wiadomo, sezon letni. Jak myślisz, ma to duży wpływ na to żerowanie tych ryb? Wiesz co, to zależy, na przykład we Władku, tam gdzie są te szybkie łodzie, wydawałoby się, że one będą totalnie odstraszać rybę. A czasami bywa tak w sezonach letnich, że te po przepłynięciu tych szybkich jednostek, nawet tej najszybszej z czterema silnikami, te okonie się jakoś zbudzają, więc różnie one mogą reagować na coś takiego. To jest jakieś zawsze wzburzenie wody, może w tym momencie się drobnica gdzieś tam rusza, ucieka. To może być też jakiś impuls dla okonia. Trudno powiedzieć, jak one tutaj reagują. Dawno tutaj nie byliśmy, ja też dawno nie łowiłem już na morskim. No myślę, że będą okonie. Pytanie tylko, w jakim rozmiarze. Ta woda nie należy do najczystszych. Chyba te okonie raczej konsumpcyjne nie są. Dla mnie okoń w ogóle nie jest konsumpcyjny, bo ja wszystkie okonie wypuszczam, także dla mnie nie ma różnicy, gdzie łowię. No ale jakbyś sandacza złowił, to myślisz, konsumpcyjnie można chyba zabrać? Chyba bym go wypuścił jednak. Dzisiaj łowimy w takich okolicznościach przyrody. Zobaczcie, jest z nami też Michał, można powiedzieć, cześć, bywalec. Byłeś już tu wcześniej? A tu nie, konkretnie w tym miejscu nie byłem, pierwszy raz, także zdaje się na Jarka doświadczenie, na to co Jarek wie o tym łowisku tak naprawdę. Jestem przerażony ilością łódek i ludzi, którzy są dookoła, nie? Tego jak ta woda cały czas chodzi, no ale jakieś brania już były, więc... Tak, tylko że zobaczcie, tutaj jest no taki jakby powiedzieć zakaz wjazdu, oni wszyscy muszą się przemieszczać tamtym mostem, więc tamtym torem, chyba, więc tutaj mamy torem, o tyle tak. Dobrze, że tutaj nawet nikt nie będzie wpływał bezpośrednio pod wędki. Także zobaczcie, tutaj mamy, powiedzmy, że to dla siebie. Jarek, ja nie zauważyłem, żeby tu były jakieś zaczepy.
nie, ale wiesz co, jak będzie rzucał bardziej na prawo w kierunku mostu, to tu jest sporo kamieni. Tak samo tam zaraz za mostem, ale to już właśnie jest odcinek trociowy. Tam też tych kamieni jest sporo i można troszkę przynęt stracić. Raczej tutaj bym rzucał. Mhm. Koło mostu i na lewo od niego, bo tu na pewno gdzieś będą kamienie. Czyli w sezonie letnim okoń, a poza sezonem letnim, no mówisz? Sandacz myślę, że też na pewno sandacz tutaj bywa. Wiesz co, tu też bywają jakieś dziwne przyłowy, nawet to się gdzieś suma złowił na Motławie. Dorsz kiedyś był przyłowem, nawet też tu troć, łososia ciągnął. W troszeczkę innym miejscu, w którym też będziemy. Więc teoretycznie bardzo różna ryba się to może trafić. Jakieś jazie, klenie, w jednej z odnóg właśnie klenie i jazie nieraz widziałem, chociaż różnie może być z braniami, bo niekoniecznie będą chętne. Wzdręgi też tam bardzo ładne pływają. Pojawi się na pewno Rafał około 17. To trochę wam poopowiada, bo on tutaj z racji tego, że ma bardzo blisko na Motławę, łowi dosyć często i na pewno zdradzi trochę więcej cennych informacji na temat Motławy. Łowimy dzisiaj na odcinku morskim tylko i wyłącznie. Tak jest, ale słuchajcie, to chyba już nie na tej konkretnej miejscóweczce, bo Rafał będzie na innych miejscówkach, więc to śledźcie kanał. Natomiast jakbyśmy mieli jeszcze, bo powiedzieć parę słów o walorach konsumpcyjnych ryb. Bardzo delikatne brania przed chwilą miałem, nie wiem czy to był okoń, czy coś może innego. Bardzo delikatnie coś skubnęło dwa razy. Słuchaj, boleń to raczej ryba niezbyt konsumpcyjna, ona też tutaj jest, nie? To jest ryba sportowa, aczkolwiek słyszałem o ludziach, którzy niestety potrafią bolenie, jak to się mówi, beretować. To jest dla mnie co najmniej dziwne i pozostawiam to bez komentarza. Tak, tutaj są bolenie. Jeden z kolegów moich się śmiał, że to są bolenie typowe, to są bolenie miejskie, dlatego że one jakby nie reagują, takie typowe przynęty boleniowe, czyli woblery strzeliste, płytko chodzące. Czasami boleń może być na wirujący ogonek. Już nieraz się zdarzą taką przynętę. Może być boleń nawet na boczny trok może się zdarzyć. Więc niekoniecznie typowo boleniowe przynęty tutaj się sprawdzają. Może nawet obrotówka gdzieś wprowadzona pod powierzchnią. Ktoś mogłaby je skusić. Są bardzo ładne bolenie. Chociaż czasami no nie do wyjęcia, bo parę sytuacji takich miałem, że widziałem bolenie. One sobie patrolowały jakąś okolicę, ale na żadne przynęty nie reagowały. Tylko nie były na żerowaniu, bo sobie po prostu spokojnie przepływały. My tutaj głównie łowimy na dropshota. Jarek ma główkę jigową, jakąś małą. Michu ma dropshota, ja też. I ten dropshot chyba robi robotę, co Michu? Ty już miałeś branie, ja jeszcze nie. Nic się okaże. Dopiero się przezbroiłeś, tak? Wszystko przed tobą. Dopiero się przezbroiłem, to prawda. Nie? Zobaczymy jak będzie. Trzeba być dobrej myśli zawsze, bo za tym nie ważna jest ryba. Ważne jest towarzystwo, atmosfera, okoliczności przyrody. Tak, tutaj mamy jakąś milicję obywatelską, zobaczcie, jedną, drugą, więc te okoliczności przyrody są rewelacyjne. Ja wam tylko tak pokażę, no tu wiele nie będzie widać. Moją przynętą jest guma od Rafała, własnoręcznie robiona, jakby ktoś chciał, tam u góry zobaczcie, jest link. Możecie sobie zobaczyć, bardzo miękkie gumy on robi, takie typowo na nasze polskie warunki. Właśnie to łuskanie tych okoni gdzieś tam właśnie z takiej, no może mętnej trochę wody, takie street fishing, zdecydowanie fajne przynęty. O, ruszyła się ta fajna łódka, coś takiego chciałem sobie kiedyś kupić, oczywiście bez tego wyświetlacza dużego. No dobra, okej, lecimy dalej. Tak oto miejscówka, słuchajcie, przychodziła Straż Miejska i nic nam nie zrobili, więc myślę, że pomimo tego, że tam jest ten znak, nie polecam, ale można spróbować na własne ryzyko oczywiście, może to porównać z tymi gwiazdoblokami, które robiliśmy w Kołobrzegu, natomiast no, tutaj myślę, że dużo mniej wam grozi niebezpieczeństwa niż tam. Lecimy dalej. I moim zdaniem też ultralight tak do 10 gram maksymalnie, to jest taka górna granica, a taka dolna no te 5 gram, bo jeszcze niżej to mamy super ultralight, tak zwany XUL, Extreme Ultralight, no to jest już od tam 0,1 do tam 5. Głównie są to wędziska od 0 do 3 gram, to są takie super ultralightowe, nie? A wszystkie wyżej no to już 5 gram i już. Bardzo fajne raczki masz.
I to co? To jest na dropshot raczej te raczki, nie? Nie, to jest na białoryb. Na białoryb typu wzdręga, typu płotka, plus jakieś przyłowy, jaś, pstrąg gdzieś w jakiejś rzeczce. No to takie przynęty. A jak to zbroisz? 2,5 cm. Po pierwsze na główce jigowej, wolframowej, żeby była mniejsza i lepsza lotność. A po drugie drop shot można jak najbardziej, no i czeburaszki. Czeburaszki 0,6 g do 1 g, wtedy super pracuje ta przynęta. Dobra, jakbyś mógł powiedzieć po prostu, gdzie jesteśmy, żeby ludzie mogli... Marina Gdańska Jachtowa, bo to Rafał mówi, że jest dużo marin, więc chyba powinien powiedzieć Marina Jachtowa przy Baszcie. I znowu po drugiej stronie już tego mostu mamy wody z Pudzielni Troci. I tak, tam żeby... już trzeba osobne pozwolenie, osobne opłaty. 15 zł za dzień, tam jest też pewnie opłata jakaś chyba miesięczna, też można uczyć opłatę miesięczną albo nawet roczną. A tutaj mamy zwykłe opłaty morskie. Tak, tylko i wyłącznie. Ale jak jest zakaz spinningu portowego, to tutaj on też obowiązuje. Tak, oczywiście, no to są wody morskie, więc tak samo. Jakieś atraktory do tego? Tak, zazwyczaj nasączam, jeśli to jest białoryb, no to fajnie sprawdza się atraktor kukurydzy plus konopia na płocie. No i reszta dookoła marnica plus, no dowolne można kombinować, jeśli chodzi o białoryb. A jeśli chodzi o ryby drapieżne, no to krewetka, rak, dżownica, tego typu atraktory. No właśnie, bo łowiliśmy ostatnio w Gdyni, no i tam łowiliśmy na krewetkę żywą taką, dopiero co pozyskaną z morza. No i te okonie brały jak szalone. Ja już też myślałem, żeby skorzystać właśnie z twoich takich alaraczków małych, z tym, że trzeba by było chyba użyć jakiegoś atraktora. Jeśli chodzi o ryby typowo właśnie, okonia tego morskiego, no to moim zdaniem jest bardziej wyczulony na takie zapachy, które po prostu zna w tym morzu, nie? Czyli jakieś tam obumarłe lekko, jakieś tam szczątki i tak dalej, bardziej wyczuwalne są, nie? W tej wodzie morskiej. Czyli tam by trzeba było jakiś atraktor krewetkowy. Krewetkowy, dżownica. Bardzo dobrze się spróbuje. No właśnie, podbierak teraz, dasz radę? Ile on ma? Oczywiście, 4 metry. Ja cię kręcę. No, i ty tam miałeś w plecaczku? Tak. No jak to jest składa, to jest, nie? O, zobacz. O, 25, ładny. Elegancka. Proszę bardzo. Ryba. Świetny, i zobacz, zobacz, zobacz. I to na to coś, nie? Na to coś. Na to chińskie coś. Jesteśmy dzisiaj na takiej bardzo fajnej miejscówce, jest to jedna z marin w Gdańsku, natomiast jakbym wam powiedział, że to marina, to na pewno nie traficie. Punkt zaczepienia, żeby każdy mógł trafić tutaj. Baszta. Przy Baszcie. Stara Baszta na Stągiewnej. No i tutaj w tej marinie jest dosyć głęboko, gdzieś 4 metry, w niektórych dołkach nawet 5 metrów. Główna ryba tutaj sandacz, no i okonie się trafiają. Czy w sezonie wakacyjnym można też sandacza wyłuskać? Tak, może nawet i w ciągu dnia, no sandacz różnie bierze, raz wieczorem, raz w ciągu dnia, no to już w zależności od ciśnienia, no i od pogody, nie? Najlepsze przynęty tutaj na tą miejscóweczkę? Ja używam przynęt 7,5 cm, więc taka uniwersalna przynęta. I większy okoń, taki 25, bezproblemowo łyknie i sandaczyk też nawet taki 30-40 bezproblemowo, nie? Nieraz jakiś szczupaczek, przyłów też można trafić, także wolfram wskazany. No właśnie, patrzę, że masz wolfram, ale to wszystko takie finezyjne, tak, bardzo delikatne. 2,5 kilo. Czyli podbierak oczywiście musimy mieć też ze sobą. Tak, no podbierak, jeśli mamy jakiś przyłów, to ciężko tą rybę wyciągnąć z takiej wysokości, więc ja mam podbierak na sztycy, 3,64 metry jest takie optimum tutaj. No właśnie, bo tak, zobaczcie, jest dosyć wysoko, zresztą tam u góry z drugiej strony też możecie zobaczyć, jest dosyć wysoko, ale o, widzimy właśnie, sztyca bardzo piękna, bardzo długa. O, da radę, no ale to taka travel można powiedzieć, nie? Tak, to jest składana sztyca, to akurat jest dajwy, ale też występuje firmy Gunki, także można doczepić sobie koszyk, rozłożyć, złożyć, zawsze można mieć przy sobie, wrzucić na rower do samochodu i sobie leży.
Piękna sprawa. Dobra, jeżeli chodzi o tą konkretnie miejscóweczkę, ktoś by chciał przyjechać w różnych miesiącach, jakbyś mógł scharakteryzować cały rok i na jaką rybę można się w danym miesiącu tutaj nastawić najlepiej? Jeśli mówimy o spinningu, jest lato jest dobre, wczesne, poranne i wieczorowe. Jak łódek nie ma, jak nie ma turystów, wtedy ryby najlepiej biorą. Czyli w Gdańsku raczej nigdy. Nie, no trafia się. No ja najbardziej lubię łowić wiosną, jest to marzec plus kwiecień. No i później jesienią, jest to październik, listopad. Ale na morskim tylko do września niestety, także mówimy o tym odcinku dalszym. Trosi, tak, bo tam mamy wodę spółdzielni, troci się zaczynają. Tutaj już jest ten akwen typowo tych wód portowych, czyli zakaz spinningu portowego nas też dotyczy. Mówisz 4 metry jest tutaj, no aż lekko nie wierzę, no ale skoro tutaj bywalec tak mówi. Tak, sprawdzałem na mapach batygraficznych, także to są mapy, które pokazują głębokość i tutaj marinę, tak samo główną motławę, na motławie jest maksymalnie do 10 metrów, tak naprawdę dołkach, zazwyczaj jest to od 4 do 7 metrów. Mhm. Jarek wspomniał, że z drugiej strony jak sobie pójdziemy, oczywiście my nie możemy wejść tutaj na ten pomost dla tych jachtów, ale możemy sobie z drugiej strony, tam gdzie ta niebieska barierka jest, zarzucić wędkę, bo tam jest taki przesmyk pomiędzy tym pomostem jachtowym, a tym takim nabrzeżem. Co ty o tym myślisz? Tak, jak najbardziej. Dobra miejscówka. Można tam trafić okonka, bo zazwyczaj okonek właśnie wypływa spod tych mostów. No i również białoryb typu wzdręga nie jest rzadkością jako przyłów czy jakiś mały bolek. Co powiesz nam o Ultra Lightie, bo ty łowisz Ultra Lightem. Właśnie tutaj taki street fishing, czy to jest dobra metoda właśnie na to miejskie łowienie w lecie? Generalnie to trzeba wyczaić tą rybę, wytropić, czy ona bardziej chodzi wierzchem, czy dołem. Jak na razie widzieliśmy na dropshocie, mieliśmy okonka jednego, także ta ryba jest bardziej przy dnie widać teraz, przyklejona. A jeśli chodzi o konia, no to lubi atakować również na górze, ukleje, wtedy sprawdzają się popery, czy tak zwany walk the dog, takie typowe powierzchniowe woblery. Co chwilę ktoś przypływa, jest tego tutaj naprawdę dużo. Co ty o tym myślisz? To pobudza te ryby do żerowania, czy właśnie w drugą stronę? Tutaj w drugą stronę. Jeśli ja mam takie wrażenie, bo mówiłem również w Nowym Porcie, jest taka inna miejscówka, może na jakiś kolejny odcinek, tam przepływają statki już te pasażerskie, te duże. I te pozytywnie wpływają na żerowanie, ponieważ robią dużą falę, ta fala idzie na brzeg, i wtedy wychodzi typu kiełż, czy jakaś drobnica, jest zdezorientowana i wtedy okonie atakują przy brzegu bardzo fajnie. Czyli takie małe popierdółki to wiele nie dają? Nie, zupełnie nic. No słuchajcie, bardzo fajna miejscówka, fajnie się tutaj łowi, bardzo ciekawa też to jest miejscóweczka. Bardzo mnie zaciekawiły te sandacze, natomiast myśmy dzisiaj połowili nie za dużo. No, pojawił się ten jeden okoń, było kilka brani niewyciągniętych, ja sam miałem dwa brania. Niestety nie udało się ich wyciągnąć. Okoliczności przyrody całkiem fajne, aczkolwiek zobaczcie, tam coś cały czas remontują, budują, tam też budują. Tutaj mamy wielki plac budowy, mogło być lepiej, natomiast wydaje mi się, że taka miejscówka na sezon letni, jeżeli przyjeżdżacie do Gdańska, warto zabrać ten kij, połowić sobie tutaj. Pamiętajcie tylko o opłacie morskiej, 7 zł za tydzień łowienia, no groszowa sprawa, ale trzeba zrobić ten przelew, trzeba mieć przy sobie dowód osobisty, no i najlepiej wydrukowany ten przelew, bądź też w komórce powinniście mieć. Najlepiej, chyba najlepiej zrobić zdjęcie tego waszego przelewu z banku, co tam dostajecie, bądź pobrać sobie PDF-a, bo czasami mogą być różne myki, może być jakiś tam, wiecie, zanik sieci, choć one się częściej zdarzają gdzieś tam na morzu, jak jesteśmy tutaj w środku miasta, raczej z siecią nie powinien być problem. Natomiast ja mam wydrukowane i mam problem z głowy i myślę, że to jest najlepsze, co może być. To tyle. Zapraszam do kolejnego odcinka z Gdańska. Kolejna miejscówka z lokersami, którzy zdradzają nam fajne patenty i fajne miejscówki. Trzymajcie się. Cześć!